Kolarstwo to bardzo ciężki sport, ale to lubię. Każdy może w nim wystartować. Porównałbym to z maturą, że kiedyś dla wszystkich matura była dużym wyczynem, a teraz z perspektywy czasu mówimy, o matura, co to takiego, każdy może ją zdać. Tak samo ja, ten dystans dla niektórych jest kosmosem, 533 km. Powiem, że można go przejechać, tak? Właściwie większość tych, którzy poważnie zajmują się rowerową pasją czy kolarstwem, może sobie taki cel stawiać i przejechać 500 czy nawet 1000 km. Także najtrudniejsze w tym, w tego typu wydarzeniach, to umiejętność pokonywania trudności i walki z przeciwnościami z samym sobą. Tak, trudno tu określić, co najbardziej jest trudne, co jest najtrudniejsze w takiej sytuacji, bo okoliczności jest tak dużo, że można napotkać kilka burz, dajmy na to mokrą, zimną pogodę, można się zetknąć z upałem, nie wszyscy to też lubią, można się spotkać z niestrawnością żołądka, kontuzja jakaś, awaria roweru, no i przygotowanie do tego, nawet psychiczne, że jestem przygotowany na różne trudności, mam zwykle ze sobą kawałek drutu, kawałek gumki, żeby mógł naprawić swój rower. Mam dętkę, zapasową oponę, że w każdej sytuacji, albo w większości sytuacji sobie dam radę. Uważam, świetna inicjatywa. Budapeszt jest od naszego kraju niedaleko, jak na jazdę rowerem. Więc fajna inicjatywa, pokazuje to lista i liczba chętnych, którzy się na to zgłosili. Dobra promocja i tutaj dobra jakość tej pierwszej imprezy. Myślę, że pokaże, że w kolejnych latach będzie to świetna impreza. Mam okazję porównać to z imprezami tego typu w krajach zachodnich, gdzie już takie maratony, takie ultramaratony cieszą się dużym zainteresowaniem i w gronie wielu kolarzy cieszą się dobrą opinią. Dla mnie jest to maraton przygodowy, jest to przygoda. Taka akurat przygoda krótsza, bo trwająca właściwie 20 godzin, ale jest to przygoda, która zostaje w pamięci, na której można spotkać się z ludźmi, którzy podzielają tą samą pasję. Nie tyle same miejsce jest ważne, co sam udział, ukończenie tego dystansu, satysfakcja z pokonania dystansu, pokonania siebie, swoich przeciwności, swoich jakichś trudności, które się napotkało po drodze, zarówno jeżeli chodzi o zdrowie, defekty, czy też poradzenie sobie ze swoim organizmem, bo im dłuższy dystans, tym większe znaczenie ma głowa, a mniej same mięśnie. Ja powiedziałbym, że z każdym kilometrem wzrasta rola głowy, a coraz mniej ważne są tutaj mięśnie. Chociaż też nie umniejszałbym ich, natomiast po pewnym dystansie, powiedziałbym, że po 400 kilometrach, dajmy na to, mięśnie już potrafią nie słuchać tak umysłu jak na początku, dlatego trzeba mieć też dobrze przygotowaną psychikę na pokonanie takiego dystansu. Tak jak kiedyś mój kolega powiedział, trzeba mieć szacunek do dystansu, więc startując, tak kręcąc pierwsze obroty korbą, trzeba pamiętać, że tych obrotów będzie bardzo dużo. No i kiedyś, no właśnie, można policzyć, jeżeli na minutę kręcimy tą korbą około 80-90 razy, no to w ciągu godziny czy w ciągu kilkunastu godzin tych obrotów nogą robimy tysiące bądź miliony. Więc ten organizm nie jest przygotowany normalnie na taki długi wysiłek. No i kwestia nauczenia go czy przekonania, żeby jeszcze te nogi się kręciły. No. Każda trasa jest wielką niewiadomą, dopóki się jej nie przejedzie, tak? Każda trasa może być ciekawa, może być trudna ze względu chociażby na pogodę. Mimo że może być płaska, to pogoda może spowodować, że dla kogoś to będzie najtrudniejszy maraton, jaki przejechał. Tak? Uważam, że ta trasa jest ciekawa. To, że wjedzie przez góry, akurat właśnie z Budapesztu do Krakowa, to jest konkretne jakieś wyzwanie. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Jeżeli się nie pogubimy, To będzie ciekawie, a jeżeli się pogubimy, to będzie być może nawet jeszcze ciekawie, jeszcze
jeszcze większa przygoda, bo jeżeli w nocy będziemy jechać po podrzędnych jakichś drogach, nie zawsze możemy trafić w odpowiednią drogę, nie zawsze będziemy przygotowani na jakiś nagle skręt w prawo czy skręt w lewo, gdy będzie ciemno, to musimy się z tym liczyć, że możemy pobłądzić. Chyba dlatego on się mianuje być rajdem bardziej niż wyścigiem, że to ma być bardziej taki maraton przyjaźni, przygody, a nie sam wyścig dla samej wygranej. Ja przynajmniej to tak to traktuję, więc myślę, że dla wielu startujących tam zawodników będzie to właśnie możliwość spotkania, przejechania, przeżycia pewnej przygody, czy też pokonania siebie, udowodnienia sobie czegoś, tak, że się da przejechać taki dystans, że się da pokonać dystans siebie, swoje słabości. Wszystkim startującym bym życzył, żeby siadając po zakończonym maratonie, po zakończonym rajdzie, byli tak samo zmęczeni, jak i zadowoleni. I to uczucie, kiedy się pokona właśnie linię mety, kiedy można usiąść, uścisnąć się z kolegą, z którym się jechało, dajmy na to, to jest właśnie ten smak. Nie da się tego opisać, nie da się tego kupić, zastąpić czymś innym. Trudno też o tym opowiedzieć, bo tutaj emocje dużą rolę odgrywają. No ale właśnie ten smaczek pokonania, ta satysfakcja, to szczęście, to odczucie po przekroczeniu linii mety, no, jest bezcenne i tego zadowolenia ponad zmęczenie życzę wszystkim. Myślę, że to jest dystans do pokonania dla każdego. Zapraszam wszystkich na pierwszy wyszehradzki rajd kolarski z Budapesztu do Krakowa. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, połamania kół i zadowolenia. Cezary Łużyczyn.